Nie chcę tego robić, ale muszę odpalić Krysię, kurwa. Chyba, znaczy chyba, na pewno. Zostawiłem zapalone światła w Sebringu, a one tam automatycznie gasną. Znaczy w sensie w cabrio i dzisiaj zrobił psikus. A ja jadę założyć nowe koła do złomka. I kobieta musiała zabrać. Muszę odpalić Krysię, ale nie chcę tego robić, kurwa. No ale odpaliła na strzał. Póki co jest fajne ciśnienie na zimnym, więc jako tako nic jej nie grozi. No stłuka sobie tam. Cyka. Muszę teraz tak podjechać pod aku. Ja mam aku z tyłu i muszę dać kabrio troszeczkę prądu. Sięgną mi te kable? Kurwa, może być bieda. Jak widzicie, nie ruszam Krysi. Nie chcę, kurwa. Niech tutaj sobie siedzi. Niech sobie siedzi. Półtora bara. Masakra. No to jest uderzanie o ten, o szklankę. Tym sposobem wielka Krystyna uratowała Sebringa. A teraz posłuchajcie sobie ładnie, jak zawór napierdala o szklany. Klamka, której nigdzie nie mogłem dostać. Zawiozłem chłopowi do pospawania. Naprawdę gość co razy, ile razy mi ratował dupę. Zrobił ją, wzmocnił jakimś metalowym czymś i cyk. Klamka do złomka. Tutaj zobaczyłem, kurwa, wkręcili tablicę do zderzaka, zamiast ją tam do grilla gdzieś przymocować. A więc za tydzień, jak złomek trafi do Damiana, zaspawa te dziury, a my sobie to zamocujemy tam na dwóch klipsach po prostu. Przestało być śmiesznie. Ściągnąłem sobie lampę, żeby zmienić żarówki. I tu widzę, że tu się normalnie, kurwa, leje na masę od akumulatora. Nie stąd, a z dołu. Bo brakuje nadkola. Znaczy nadkola, tego plastiku tu brakuje. O, to sobie ściągnąłem już. Ha. Nic, muszę to jakoś pozabezpieczać wszystko. No przecież, kurwa, leje po akumulatorze. Jo, założyłem H4 Blue Vision. Czy Xenon Blue? Hatek firma, nie pamiętam teraz, ale 50W. Natomiast tutaj mam 100 przez 90W i powinien już świecić lepiej. H4 też, Blue Vision. Tylko, co to jest Blue Vision? Czy to będą białe? Bo oni bardzo często kłamią, piszą Blue Vision Super White, kurwa, a niekiedy są po prostu żółte, więc ja sobie po prostu przymierzę. Koniec końców na próbę wziąłem takie. Podobno są zajebiste i w mgle, i w deszczu, i normalnie. Nie są białe, są jakieś tęczowe, ale jak się sprawdzają w każdych warunkach, a złomek to ma być taki na każde warunki. Felunie do złomka. A tu są Tomasony, które nie siadły. Muszę zaraz zdjęcia porobić, bo tam ktoś chciał, żeby mu zdjęcia podesłał. Kleiłem mocowania lamp, bo były też pierdolnięte. Zderzak też tutaj ma jedno mocowanie wyjebane, więc to wszystko będzie mi Damian kleił. Teraz zmienię tylko sobie koła. Wszystkie te zaczepy, co się tu pourywały z tego, sobie kleję na nowo. To jest naprawdę 5 minut roboty, a będzie się wszystko ładnie trzymało bez drutu. Ja nie wiem, jak ktoś, kurwa, może tak proste rzeczy odpierdalać na taśmie. Tu było to wszystko powyłamywane z boków, poklejone na taśmie, kurwa, trytkami. Złamane to od klamki. Tamte boczki też rozpierdolone, te drewna wszystkie. Jakieś, kurwa, obrazki z Jezusem, Bogiem i chuj wie czym jeszcze. No i tak się bawię. Wkładu nie mam póki co, bo to sobie sam robię jedynie wkład, to jest mój czas. No nie no, sorry, no kupiłem felgi, a to wam później sobie pokażę, jak będzie już skończone. Bo
Felgi kupiłem za tysiaka, ale sprzedałem Tomasony za tysiaka. Znaczy, ma przyjechać gość. W każdym razie będzie to wlał, wylał. Poprawiłem ramki, te wszystkie mocowania. Tutaj te drewna, co były w środku, po prostu teraz lakieruję, bo były też porozpierdalane. Skóry ładne. To akurat jest tyle, że są ładne skóry. A zamówiłem komplet boczków. I przód, i tył. W bardzo ładnym stanie. Tu jak zobaczycie, też to jest takie połamane i z jednej, z drugiej strony to loto całe. To sobie wyobraźcie wkład, te boczki. To cały komplet 100 zł. To kurwa, jakaś sperma tutaj ktoś ruchał, kurwa. Co za chuje. 100 zł. 100 zł takie boczki, więc to jest ten wkład. I żarówki. No i w sumie tyle z wkładu na razie. Oczywiście serwis olejowy, filtry, płyny. No ale to trzeba zrobić oczywiście. Tak to tutaj nie zapowiada się nic mechanicznie do roboty, bo cały czas jeździ. Dach się składa, rozkłada, czy w sensie rozsuwa. Żadnych błędów nie pokazuje. Tyle, no takim drobnym wkładem po prostu doprowadzić go do takiego stanu, że będzie to mój złomek, ale złomek, który jako tako wygląda, a nie złomek, który tylko się będzie przemieszczał. Nie widzę w tym nic złego. Za 6 dni Damian bierze do lakierowania właśnie. Elementy będą lakierowane typu błotnik prawy, tylny, zderzak cały przód, maska cała, bo to się nie opłaca cieniować maską całą i no i ewentualnie jakieś korekty mi jeszcze zrobi. Drzwi są ok, wszystko jest tu w miarę ok. No a takie lakierowanie po znajomości to wiecie jak to jest. To nie jest, bo gdybym nie miał go dać faktycznie lakierować gdzieś do jakiejś firmy i zapłacić 1000 zł czy tam za całość, czy powiedzmy 300 zł za element, to nikt w życiu by tego nie robił. Ja tak obstawiam, że mnie polakierowanie tych elementów, wszystkich, tak po znajomości myślę, bo tam też jest wiadomo, wyjdzie może z 500 zł. Zamówiłem od razu oba paski klinowe, znaczy te wielorowkowe, bo piszczą. I teraz znajoma szła i mówi, że on ma przód jak szczerbatek, z jak wytresować smoka. Ja to chyba wpierdolę. Motyw, jak wytresować smoka. Tu jeden. Czekaj, już odsłonić felgi. Tu drugi. Tu jeden. Dobra, tak wygląda na tych felgach. Mogę wam pokazać, bo jeszcze jest lakier niegotowy. Ale myślę, że felga dużo zrobiła. I tymczasem aktualizacja wydatków. Na niższym profilu czuję wyraźnie, jak z tyłu amory są wyjebane. Więc zamówiłem już też nowe amory i drążki stabilizatora do przodu. Czyli aktualizacja kosztów. Może jakieś 350 zł. Ten tu poczeka do rana. A my idziemy kleić listwy folią. Wspólnie, rodzinnie drutować. Zapomniałem wyciągnąć te listwy. Prowizoryczne stanowisko pracy. Zacznę sobie od na mokro papier 250, żeby to zrównać. 1200 potem. Odtłuścić jakiś primer i folię, tu mam nową, w czarnym połysku. W międzyczasie będę też spawał plastiki, czy spawał lutownica, a potem normalnie dwuskładnikowym jakoś to ładnie połapać, żeby się wszystko trzymało kupy. No i tak nam zleci robota. Kobieta mi tu będzie podgrzewać tą folię, żeby ją dobrze naciągnąć. No jak wyszło, to już zobaczycie jutro. Mam nadzieję, że jutro też przyjdą nowe boczki do drzwi. Wtedy też się będę mógł zająć oklejeniem drewien z tych boczków. Zamontować całą elektronikę w drzwiach, do tego na tej gumie butylowej to wszystko jakoś połapać, żeby nie trzeszczało po prostu, bo po co ma trzeszczeć, jak już będzie rozebrane, no to niech jest dobrze, no ale to jak mówię już jutro, a ten odcinek już teraz leci. Jakieś tam premie wpadły różnego rodzaju, więc mogę sobie pozwolić na takie zabawy. Oczywiście to wszystko są minimalne koszty, kupić papierek, siknąć to, pomalować, czy jakoś tam folię dać, boczki za 100 zł. Amortyzator i tak bym musiał zrobić, bo czuję, że go znosi, więc tak czy siak go zrobię. Od razu zobaczę sobie, w jakim stanie są gumy na przegubach, na stabilizatorach, na drążkach i wtedy też się to wymieni. Ja nie widzę w tym żadnego problemu. No i za parę dni sobie też od razu zrobię serwis olejowy, serwis płynów. No i muszę w końcu zrobić sobie ten termin na krysie. Niech ona już się tam robi, a ja będę po prostu czekał. Fajną opcją było to, że przez weekend ułożyłem naprawdę ciekawy plan. Nawet wrzuciłem to na YouTube i na Instagram. Czytając dzienniki treningowe, takie naprawdę po pół roku, po 5 miesięcy, po 4 miesiące, z takich dzienników idzie naprawdę dużo wywnioskować rzeczy.
wziąłem od paru zawodników te dzienniki. Patrzyłem też do dzienników od moich kolegów, od Tadka Tesmera. Zresztą na jednym z jego dzienników też bazowałem, tworząc ten plan, bo jest to plan uniwersalny. Nie da się całkowicie stworzyć planu uniwersalnego, natomiast ten wyszedł bardzo uniwersalny. Też odezwałem się do niego oczywiście, że korzystałem z jego bazy, więc tam z tych planów, które się sprzedały, też powiedziałem, że mu coś odpalę i nie widzę w tym problemu. Fajnie jest, że trenerzy, którzy są trenerami, bo to jest trener, tak jak ja jestem trenerem i są też pizdo trenerzy, nie ukrywajmy, ale że tacy trenerzy, powiedzmy, na tym najwyższym szczeblu potrafią ze sobą współpracować i właśnie dzielić się tą wiedzą i właśnie dzięki czemuś takiego te powstaje takie kolabo i można zrobić dobry, uniwersalny plan oparty na błędach wielu osób, na najczęściej powtarzanych właśnie błędach, najczęściej wyłapywanych słabych ogniwach w przeciągu, powiedzmy, roku, czyli takiego rocznego dziennika treningowego, nie? Dobra, tyle na dzisiaj, reszta jutro. Nara.